Aktualnie jesteśmy w kwalifikacji drużynowej na drugim miejscu z minimalną stratą do prowadzących Niemców, ale mamy nadzieję, że przez te ostatnie dwa dni odrobimy stratę. Ja aktualnie jestem 10. No generalnie wszyscy z naszej drużyny są w 10, więc latamy bardzo równo i to nas cieszy. Mieliśmy jeden słabszy dzień, ale było też kilka dni, gdzie Polacy wygrywali, a nawet bym powiedział nokautowali konkurencję. Codziennie latamy trasy od tutaj akurat od 300 do 600 km. No, zazwyczaj taka jedna konkurencja trwa około 4 godzin. Prędkości są całkiem przyzwoite, około 120 do 150 na godzinę. Na razie jest bardzo ciepło. No, jeżeli temperatura spada poniżej 30, to no, czasami wydaje się, że jest naprawdę chłodno.